Czekamy, startujemy za chwileczkę. Kolejna mapa. Jest 3 do 1. W tej chwili. Po stronie prawej w kolorze. W kolorze czerwonym mamy Manę. Polska prowadzi 3 do 1 z Kanadą. No cóż, Elazer przegrał swoją pierwszą mapę dzisiaj, no ale zrobił wystarczająco dużo. Wygrał ze Scarlett Elas, wygrał z Semperem, wygrał z No Regretem. Teraz trzeba pokonać Scarlett tylko jeden raz. I Polska ma na to trzy szanse. Nie jedną, nie dwie, a aż trzy, bo może zrobić raz Mana, później jak coś Nercio i potem jeszcze raz Nercio. Więc trochę tego wszystkiego tutaj będzie. Ja chciałbym też przypomnieć, że są na streamie. Wykrzyknik konkurs. Macie trzy konkursiki tutaj. Bardzo fajne. Będziemy mieli wczesny pool, wczesną ekspansję ze strony Scarlett. Trzy konkursy, cztery nawet są, bo jeden jest subowy. Ale trzy dla wszystkich. I aktualnie jeden z najciekawszych to jest konkurs twitterowy, gdzie do wygrania są dwa lingi zmieniające się w bailingi dla dwóch osób. Co trzeba zrobić? Mieć Twittera. Zrobić hashtag NW. 4, hashtag NW, hashtag Paul Win, no i oznaczyć MSC2TV i StarCraft.pl i wrzucić zdjęcie, jak oglądacie, jak kibicujecie Polakom. Najciekawsze zdjęcia tutaj nagrodzimy oczywiście Lingiem i Bainlingiem. Najlepsze dwa zdjęcia, które mi najbardziej wpadną w oko, będą do wygrania. Wygrają oczywiście te Bainlingi, a są też inne konkursiki, co pełny mecz będzie coś tam fajnego do zgarnięcia, jak zawsze. No dobra. Asymilatory 2 są dostawione. Myślę, że Mana tutaj zagra deteki zmieniające się w Archony i po prostu Archon Drop. No, Echo jest podobno dobrą mapą dla Protosa. Zerg tu podobno ma z nim problemy. Czy tak będzie? Zobaczymy za te parę minut. Tak będzie, zobaczymy za te parę minut. Cały czas jestem poddenerwowany tym, co się dzieje. Stalki w drodze, Metabolic Boost również. Liczymy na to, że Scarlett, że tak się wyrażę, to przegra, prawda? Scarlett to przegrywa, Polska jest w finale. Ja nawet nie do końca pamiętam, jaka jest pula nagród. Wydaje mi się, że pula nagród w całym turnieju to 30 tysięcy dolarów. Ale nagrody pieniężne są tutaj najmniej ważne. Teraz tak, to jest 30 tysięcy dolarów. Za awans do finału już jest nagroda rzędu 7,5 tysiąca dolarów do podziału na tych trzech graczy. Miejsce trzecie, czwarte to jest 3750, więc prawie 4 tysiące więcej do wygrania. 3750 więcej, czyli po 1000, z kawałkiem po 1250 na głowę więcej jest. No a pierwsze miejsce 15 tysięcy dolarów. Dobre pieniądze, jakby nie patrzeć, do podziału. Nie jest to nic wielkiego, ale powiem szczerze, tutaj gracze myślę, że nie patrzą na sam fakt wygrania tych pieniędzy, tylko na fakt wygrania Nation Wars, tego turnieju narodów. To już pewnego rodzaju renomę ma i wszyscy na to czekają. Calusieńki rok na to czekamy. Następny Nation Wars pewnie też będzie znowu za rok. Mam nadzieję, że Blizzard też to wtedy będzie ufunduje nagrody. Oracle ze strony Polaka, plus jeden do ataku na lingach u Scarlett. Dosyć ważne, żeby tutaj nic dziwnego Mana nie zrobił, typu nie wpuścił lingów do środka, albo czegoś w tym stylu. Jeżeli tego nie zrobi, będziemy szczęśliwi i będziemy zadowoleni. Zobaczymy, co Oracle wykombinuje. Oracle przede wszystkim, ono nie musi jakichś olbrzymich obrażeń zadać. Ono ma postraszyć, to jest raz, a dwa, potem gdzieś latać, pilnować, nakładać może minimalną nawet presję. A tutaj sobie ta dron probka to długo nie pożyje, a może przeżyje to. Próba ratowania proby, proba będzie zagryziona. Proba za dwa lingi, no ale chodziło bardziej o to, żeby ekspansję przyblokować. Gdzie jest to Oracle? Już się pojawia. No i proszę bardzo, da radę zniszczyć? Raczej mógł przynajmniej się jak coś zająć larwami w takim wypadku. Jedna dronka zabita, no są dwie dronki zabite. Nic więcej tu nie warto walczyć. Mana nie przylatuj tutaj, bo będzie spor gotowy. No właśnie, o tym mówiłem. Nie przylatuj tędy, bo będzie spor gotowy. Piątka lingów to nie jest zbyt dużo. Czeka adeptka.
chwilę dymanom, które trochę bardziej na prawo odbić kolejne dronki, dał brado oczywiście zabić. Mamy logo Nation Wars, jeden z moich ulubionych chyba w StarCraft 2. Na to popatrzymy. Resonating Glaives. Też bardzo fajnie, że mamy to logo, ono jest takim podkładem, żeby później robić te flagi narodowe. Też jest fajne. No i Oracle. Ważne, żeby nie zginęło, bo co może robić Oracle? Odpalać Stasis Sword, może być Revelation, oczywiście atak też się może pojawić. No i Mana rusza dosyć ciekawym pushem. Ja nie widzę, żeby Scarlet była na to gotowa. Scarlet w tym momencie jest na to nie gotowa. Scarlet dronuje. Scarlet nie wie, co się dzieje. Zobaczcie tą armię. 26-14. Scarlet ma tylko Lingi na razie. I Queen robi. Scarlet nie wiedziała, co się zbliża. Zbliża się właśnie w pindol idzie. Na dwóch nóżkach i lata sobie w przestrzeni powietrznej. 12 Lingów w drodze. No i teraz co? Będzie walka tutaj z Harvesterami, będzie walka z Queenami, jeżeli da radę uciec na rampę, wskakuje na rampę Mana i co wejdzie w Echo, tu wchodzi w Echo bezproblemowo, zobaczymy co uda się z tym Echo właściwie tak naprawdę zrobić, Oracle cały czas jeszcze gdzieś krąży, 16 Lingów wymuszonych, 6 Harvesterów zabitych, jest przeskok na drugą stronę, będzie do trzeciej bazy wchodził, tu jeszcze Harvest, niech Oracle zajmą się tymi adeptkami, tymi Lingami, przepraszam, najmocniej. Areou jest Stasis Ward stawiany jeszcze, żeby było zabawniej. Tu Ling próbuje to aktywować, aktywował, dronki obrywają, 12 padło, 14 padło, 15, 16. Piękny początek, bardzo dobrze, chociaż to jest Zerg. On jak straci 16 dron, to jeszcze nie jest dla niego jakaś wielka tragedia. Dwójka adeptek uciekła, co jest najzabawniejsze, jeszcze Oracle, tylko uciekaj stąd, Grześ! Jeszcze dwójka Oracle czeka, czy tu jest obrona, mamy trójkę adeptek, Photon Overcharge, jak coś będzie z tyłu odpalane, trzeba się tylko dobrze zastawić, Mana nie wpuść tych jednostek do środka, początek naprawdę bym powiedział na dobrym poziomie, 1500 minerałów straconych do 850, no i te eko oberwało u Scarlet dosyć mocno. Tylko uwaga, te Lingi mają plus 1 do ataku. Bardzo mocno gryzą. Mana niestety widzi te Lingi już. Speed dla adeptek jest już gotowy. Zwiększona prędkość ataku. Czy jest Banelingness po drugiej stronie? Nie ma Banelingness. A to jest szarża na zelotach. No i nie wiem, co te Queeny tutaj tak naprawdę robiły i kombinowały, ale jeden Queen złapany. Kolejne Queeny będą łapane. Ktoś tu popełnił duży błąd i bym powiedział, że nawet bardzo duży błąd ktoś popełnił. Te adeptki wskoczą gdzieś tam dalej. Będzie chciał walczyć. Nie, odpuścił Mana, ale cały czas Queeny jeszcze gonił. Nakłada tą presję. No i właśnie, fajnie. Jest ucieczka. Spróbuje podejść, chwilę powalczyć. Spokojnie jednego Queena będzie mógł zasnajpować i ucieknie. Więc jest dobrze, bym powiedział, że jest dobrze. 71 Harvesterów do 57. Czy wy to widzicie? 71 do 64 teraz, bo Zerg przydronował. Ale tak, Psionic Storm tworzony u Polaka. Queen, Hydra i Link się tutaj zbliża. Zaopatrzenie armii jest dosyć podobne. Stasis Ward. Ja bym chciał tutaj zobaczyć gdzieniegdzie Stasis Ward, żeby jednak Lingi oraz Banelingi złapać. I jest Stasis Ward 1, pylony są dorzucone, nie mamy Sentry, nie ma Force Fieldów, High Templary czy jakieś czekają, nie, może byłoby dobrze gdzieś z tyłu Z2 wezwać, byłoby trochę łatwiej, no i szykuje się ten push ze strony Scarlet, nie będzie jej łatwo, plus 1 do ataku, niedługo gotowe, armia nie jest oznaczana, Queeny z tyłu będą, och, pięknie, złapana, część Lingów złapana, one teraz nie mogą walczyć, będzie czekała na coś, Scarlet próbuje się, nie wiem gdzie ona próbuje się dostać, był rozkaz atakować Warp Gate'a z tego co widzę, i co, Scarlet się stąd wycofa, kolejny Stasis Ward stawiany, jeden, drugi, żeby tędy nikt nie wbił się do środka, nie strać tych High Templarów, tylko ja ciebie grzecznie, proszę, w żaden sposób nie stracił, więc Mana odbija agresję Scarlet. Początek, bym powiedział, jest dobry. Niestety Mana jest w stanie zepsuć nawet dobrą sytuację. Tylko tak, Link Hydra przeciwko Zelotom na szarży, potem Archonom, High Templarom nie będzie za dobrze działał. Do tego są potrzebne lurki jeszcze do obrony. Speed na Banelingach jest stworzony. Bane bez speedu, taka smutna rzecz. Za to te trzy High Templary. No, prognoza pogody na Francję i echo burzowa. Prognoza jest... Na razie jak najbardziej burzowa. Fajnie ten Stasis Ward poustawiany w takim miejscu, że no Mana często wpuszcza jednostki do środka. Wszyscy o tym doskonale wiemy. To przytrzyma te jednostki, jeżeli będzie jakiś runbuy. Trochę nadwyżek po obu stronach. Niedługo lurki będą. Gdyby Mana zaatakował, zanim lurki byłyby gotowe, byłoby dosyć przyjemnie. Fajnie byłoby oznaczyć armię przeciwnika, żeby wiedzieć, gdzie to przechodzi. Próba znalezienia jakiegoś celu.
w sumie jakby mana bardzo chciała, może by się małe co nieco udało. Dwa archony z przodu, tego zeloty czekają. Centrifugal Hooks, plus 2 do ataku, spakowany Warpism. No właśnie, czas chyba zacząć się harasować, brakuje tego trochę. Początek był fajny. Scarlet zaczyna jednak tutaj swoje eko już nadrabiać. 5 bas do 3, mana czwartą będzie teraz przejmował, spróbuje przejść prawą stroną. To jest bardzo ważne, aby podczas głównej bitwy był gdzieś haras w eko. Jeżeli uda się to zrobić, jeżeli wezwałby na przykład z 5 jeszcze zelotów i tą czwórkę wrzucił, 9 zelotów na eko, może boleć bardzo. Scarlet, no i teraz ważne, nie dać się otoczyć i dobrze zagrać Force Fieldami i Psionic Storm. Tu fajnie zelot wysłany naprzód, żeby aktywować Baningi. To się nie udało, będzie w mainie. Będzie w mainie, mana już warpuje zeloty i Scarlet teraz w tarapatach. Baningi rozbijają się na Archonie, to nie tak powinno wyglądać. Psionic Storm rzucony, kolejne burze lecą i piękne Force Fieldy to blokują. Archony przyjmują na siebie uderzenia. Pamiętajmy o tym, co się w mainie dzieje. Dosyć duża tam jest bitwa, przydałoby się tutaj więcej jednostek. Na dole zeloty, te zeloty przeżyły. Słuchajcie, jeżeli zeloty żyją, to teraz nie stracić całej armii z przodu i ten main będzie zniszczony. Nowe jednostki są tam przyzywane, niech ta resztka stąd może jednak ucieknie. Mana ma większe zaopatrzenie armii, rozwala maina Scarlet. Scarlet tutaj będzie traciła technologię, Lair straci. Spawning Pool, Hydralisk, Den nie straci, bo to było z prawej strony postawione, ale cała armia musi teraz się wrócić. 10 harvesterów zniszczonych, Lair padło, Evolution Chamber jeszcze zniszcz. Jest fajnie, jest dobry moment, nie będzie wydobycia gazu. Ta armia w całości rozciągnięta, Scarlet sama do końca nie wie, co chce robić. 4 zeloty spakowane do Warpisma, będzie atak na eko, będzie atak na eko. Dobrze, tutaj niech to dropuje te zeloty, one sobie poradzą z tymi hydraliskami. Reszta armii gdzieś tam, jest winda ze strony many, przerzuca jednostki, dół góra i tak by to wszystko zginęło, więc lepiej niech powalczy przynajmniej, tylko niech War Prisma nie straci, bo on będzie trzymał Scarlet cały czas w bazie. Scarlet straciła spawning pool, więc nie może produkować queenów. A ile tych queenów ma? Ma 7, ale lingów nie mogła produkować, tylko i wyłącznie hydrale. Mana potrzebuje tutaj więcej Psionic Storm, ma wystarczająco Psionic Storm, ale nie ma lingów, to nie ma też banelingów. I nie ma też larw, tylko jedna larwa jest gdzieś. O, to jest problem, to jest duży problem. Niestety hydry wchodzą pod jedną z baz many. No i tej bazy Polak nie jest w stanie obronić. To jest ten problem. Chociaż cały czas tak miał lepsze wydobycie. Jeszcze dwa zeloty są w środku. Banelingness atakują. A to jest piękne. Czy Warpism się trzyma? Jeden jest, drugi też jest. Można to wykorzystać. Powinien być za chwilę ten Banelingness zniszczony. Papa Baneling, nie będzie Banelingu. To jest świetne. Z samymi hydrami wygrać to się tutaj nie da wygrać. Bo Psionic Storm to zabije. Po prostu to zabije. Tylko mana ma jeden problem. Nie ma już za bardzo gdzie wydobywać. Widzimy, że teraz wydobycie Scarlet idzie do przodu. Trzeba przyjąć ekspansję i pomyśleć o czymś więcej. Lair dopiero w drodze. Banelingness jest tworzony. Gdzie jest ten Warprism? Ja się pytam jeden. Tu jest jeden, tu jest drugi. Na górę można byłoby tutaj zwarpować teraz zlot i wpaść do tej bazy wręcz idealnie, ale obawiam się, że Polak tutaj potrzebuje trochę więcej armii z przodu. Zaopatrzenie na korzyść Scarlet, no i Scarlet ma sporawe upgrade, nie zapominajmy. Lurki dorzucone, dwa Immortale tylko i wyłącznie tam czekają. Czy jest Observer? Nie ma z całej armią Observer... Ojojoj, tu nie ma Observera z tą armią, dobrze widzę? Nie, jest jeden, jest, przepraszam, Observer, bardzo fajnie. No i Mana teraz próbuje zaatakować. Czekam na Psionic Storm, jeden poleciał, drugi poleciał, ale to lurków nie zabije. Stąd chyba mógłby na drugą stronę rzucić. Co z tym Warprismem? Mamy te 4 zeloty. Niech one się przejdą teraz na górę. No i niestety mana ma blokowane eko cały czas. Mimo większej ilości harvesterów, Polak ma słabsze wydobycie. Tu musi zabezpieczyć jedną z tych baz. Bo wygrana ucieka Polakowi. Dobra, 4 zeloty na górę, tam jest spawn, trochę lingów i cała armia się teraz wraca i którą przy okazji mana jest w stanie tutaj łapać pojedyncze jednostki. To jest duży plus. Szkoda, że tego Warpisma nie zrzucił. On nie został zniszczony. Nie, on po prostu był rozstawiony. Jest z drugiej strony też Warpism zrzucone i teraz jeszcze raz trzeba zacząć harasować te wydobycie. Trzeba tutaj poharasować wydobycie. Tu będzie złapany niestety, nie wycofuje się. Warpism zestrzelony, zeloty pojawiły się na dole. Gdzieś jeszcze jeden powinien być, Warpism jest, czeka. No i Scarlet ma większą armię w tej chwili, a Polak nie ma jeszcze takiego przewyższającego deadbola. Chociaż to jest ciekawe, bo jest trochę lurków zostawionych samopas. Armia teraz jest mocno rozciągnięta. Pamiętajmy o tym Stasis Ward jednym i drugim, który czeka. Armia Zerga jest podzielona, armia Zerga nie powinna być tak dzielona.
Gdzie te High Templary idą? Psionic Storm 1 rzucony. Sprawdza na razie, co się dzieje. Scarlet będzie wchodziła na dół. Stasis Ward 1 odpalony. Przynajmniej część armii była tam złapana. Nie jest w stanie tym wszystkim wbiec. Za długo Grzesiek chyba czeka na coś więcej. Będzie chciał dojść do destruktorów. Późno strasznie to wszystko jest. Żeby tutaj kolejny Stasis Ward nie był aktywowany, bo będę smutny. To będzie do czegoś innego. No, jest kolejny aktywowany. No dobra. Trochę linków złapanych. Ładne stormy na plecy. Kolejne rzucane. Hydry tu mają problemy. Jest multum tych hydr. Zero banelingów. Same hydry naprawdę sobie nie... Hydry mogą sobie nie poradzić. Czekamy, aż Polak dojdzie do dysruptora. Jak będą dysruptory, będzie fajnie. No i znowu ekspansja zniszczona. Po raz kolejny. Widzimy już te wydobycie Scarlet. Tak ładnie poszło do góry mana. No nie ma jak zabezpieczyć, nie ma której... Chciałby jakoś zabezpieczyć bazę, ale nie ma jak tego zrobić. Kolejne harwestery traci, ale to nie o to chodzi. Natural prawie pusty. Trzecia baza, Cerbida, main, puściutki. Scarlet ma całą dodatkową bazę, na której wydobywa. No tu będzie fajnie, trochę dronek powinno być złapanych. Zawsze to coś. Czekamy na dysruptorą, tutaj dysruptory będą pie... U, jak dysruptory ładnie grzmotną. Problem jest taki, że samymi lingami i lurkami nie powinno się wygrywać gier. O tak powiem, stormy na tył, force fieldy może przyblokować wyjście tej armii. Gdzie jest Ops? Nie widzę. Psionic Storm na górę. Tutaj hydry trochę sobie w tym posiedziały. Czekamy na dysruptory. Dysruptory na pewno pomogą w walce z hydraliskami, ale jeden dysruptor to może być jednak ciut maławo. No i jest wydobycie na odległość. Mamy spakowane zeloty. Dwa dysruptory. Są dwa, będą cztery. Fajne jest to, że Scarlet jest bardzo opóźniona z technologią. Ona w ogóle nie mogła zrobić sobie na przykład w Mutale. Coś, co często zabijało manę. Armia została tutaj oznaczona mana, więc wie, gdzie są oddziały i może spróbować zwymuszać przejście tych lurków. O, to będzie piękne, to będzie piękne, to będzie piękne, to będzie piękne! Piękne to było! Cztery lurki zabite dwoma strzałami. Gdzie jest warpizm? Tutaj czeka jeden, tu jest drugi. Leci do tego maina. Tam jeszcze trochę wydobycia było, ale to coś się udało zniszczyć. Cztery lurki zniszczone. Zostało ich jeszcze tylko 13. Jeszcze tylko cztery takie salwy i będzie po zabawie. Hydry poza creepem też są dosyć smutne i wolne. Jest, mana wbił się do jednej z baz. Teraz Scarlet będzie trochę rozciągnięta. Uwaga, jest atak dołem. Trzeba się na to przygotować. Dysruptory już mam nadzieję, że czekają tam. Czekamy na salwy od dysruptorów. Lecą na lurki na razie na dole. Dwa lurki zabite. Dobrze, ale zaopatrzenie armii jest na korzyść Scarlet. O tym nie zapominajmy. Mana może być za chwilę otoczony. Ależ tu pięknie hydry mogą oberwać. Niestety mana jest otoczony, musi się cofać. Hydraliski lurki podchodzą. Piękne otoczenie Scarlet przez manę. I mana nie jest w stanie tutaj się wybronić. Dysruptory dwa wychodzą. I wychodzą i giną za chwilę. Z samymi dysruptorami wygrać się tutaj niestety nie da. Tragedia, tragedia. Co się właśnie stało? Ajajaj. Jeszcze mana jednak próbuje walczyć. No te dysruptory, one na pewno, jeżeli będą trafiały, coś ciekawego mogą zrobić, tylko no muszą trafiać. Archon tworzony samymi dysruptorami, tu się wygrać nie da. O, pojawił się Archon. No nic. Rip in pepperonis, niestety. W tej mapie będziemy mieli. Jeszcze prosto tutaj pod... GG, well played! Scarlet wygrywa. Mamy 3-2. Czas na Nercia.